Witam Państwa bardzo serdecznie, mówię Piotr Łukowicz, Polski Kurs Blendera. W naszej serii dotyczącej symulacji RigidBody czas na następną porcję fizyki i dzisiaj powiemy troszeczkę o gęstości obiektów. Gęstość to jest taka fajna cecha substancji, która powoduje, że na przykład lepszy jest budyń, który jest gęsty, albo na przykład mleko, które jest gęste, albo cokolwiek innego. Na przykład gęsta czekolada jest lepsza od rzadkiej czekolady, już nie mówiąc o innych brązowych substancjach. Jeżeli spojrzymy troszeczkę na sieć, zobaczymy, co to jest gęstość. I na przykład w polskiej Wikipedii gęstość jest definiowana jako stosunek masy pewnej ilości substancji do zajmowanej przez nią objętości. Możemy sobie poczytać, to jest taka w zasadzie wiedza dla ludzi z podstawówki, być może z gimnazjów nawet, ale mamy również ciekawe tablice, takie jak gęstości ciał stałych. Mamy tutaj gęstość ołowiu, na przykład podaną gęstość osmu, przez długi czas uważanego za jeden z najcięższych pierwiastków, jeden z najbardziej gęstych. Mamy także iryt, proszę zobaczyć, jego gęstość jest troszeczkę mniejsza, chociaż teraz chyba zależy od pomiarów, iryt jest troszeczkę bardziej gęsty. Mamy także złoto. Złoto ma gęstość 19 000 kg 282 na metr sześcienny. Jeżeli przejdziemy do blendera, to możemy, wykorzystując nasze blenderowe umiejętności, na zakładce z fizyką szybko ustawić gęstość danego obiektu. Jeżeli mamy takiego cube'a, to jego obecna masa w ustawieniach fizyki wynosi 1. I to jest zwykły cube niewinny, który znamy z prawie wszystkich blenderowych tutoriali. Teraz jeżeli wezmę sobie ten guzik, który tutaj jest, który nazywa się Calculate Mass, wcisnę go, pojawia mi się takie okrutnie długie menu i w tym menu mogę wybrać sobie różnego rodzaju substancje, na przykład jakiś marmur, na przykład ołów, żelazo, lód, żwir, śmieci i tak dalej. Mamy nawet papier. Jeżeli wybiorę sobie złoto, gdzieś tutaj widziałem, trzeba poszukać czegoś takiego jak gold, to w tym momencie masa dla tego obiektu zmienia się i tutaj jest jego podana gęstość, a więc jego masa w tym momencie wynosi tyle, co tutaj. To jest 154 tysiące kilogramów. Zobaczymy te kilogramy, jeżeli w ustawieniach sceny włączę coś takiego jak units i zaznaczę sobie na przykład metric. W tym momencie mam tę masę wyrażoną w kilogramach, a w tym momencie pojawiło się dodatkowo jeszcze słówko tony. A więc 154 tony waży tak naprawdę ten klocek. Jeżeli go podniosę do góry, dodam do niego plane'a, rozciągnę go troszkę, dodam go jako pasyw, to ten klocek, który waży 154 tony, po prostu spadnie. No i tyle. Nic się tutaj ciekawego nie dzieje. Natomiast jeżeli miałbym tutaj jeszcze jeden taki klocek, który na przykład jest zrobiony z innego materiału, możemy wybrać na przykład papier, to w tym momencie gęstość papieru jest tutaj podana, jego masa wynosi tylko 9 ton. A więc taki klocek z papieru o boku 2 na 2 metry ważyłby no prawie 10 ton. To wtedy widzielibyśmy symulację, która robi coś takiego. Pach! Jak widać, ten klocek zostaje zmiażdżony przez spadający na niego klocek ze złota. No i odbywa się coś takiego jak taniec, a więc przepychanie się tych dwóch obiektów. I ten, który jest cięższy, wciska ten lżejszy obiekt w tło. A ponieważ jest tutaj strefa kolizji wszędzie, to ten klocek, który jest teraz papierem, wyrywa się i próbuje uciec. Oczywiście żadne deformacje tu nie następują, bo to są bryły sztywne. W związku z tym ta symulacja nie wie, co zrobić i stąd takie dosyć losowe, nerwowe zachowanie się tych dwóch obiektów. Jeżeli spojrzymy jeszcze raz na sieć, to możemy zobaczyć, że gęstości podawane są w różny sposób. Na przykład gęstość złota na polskiej Wikipedii wynosi 19,282 kg. Natomiast w blenderze widzimy dokładnie taką samą wartość. Gdybym dla tego klocka popatrzył, zobaczymy, ten górny to miało być, zdaje się, złoto, a więc wybieram stąd gold. I widać, że to jest rzeczywiście 19,282. Więc prawdopodobnie te dane wszystkie, które są w tym menu, wzięte zostały z Wikipedii. Ale jeżeli poszukamy troszeczkę głębiej w sieci, to znajdziemy również na Wikipedii angielskiej informacje o takim pierwiastku, jakim jest gold. I tutaj w parametrach również możemy znaleźć gęstość. Gęstość jest tutaj podana jako density i tutaj jest podana jako 19,30 w gramach na centymetr sześcienny. Więc gdy to pomnożymy przez 1000, dostaniemy w kilogramach na metr. Tak wygląda tutaj gęstość. Jeżeli weźmiemy sobie złoto w polskiej Wikipedii, to tutaj będzie jednostka troszeczkę inna. Będziemy mieli gęstość podaną już normalnie w kilogramach na metr sześcienny, czyli zgodnie z układem SI. Znowuż jest takie zaokrąglenie. Ale możemy także wejść sobie do układu okresowego pierwiastków i tutaj znajdziemy informacje o pierwiastkach, takie dosyć dokładne. Na przykład teraz mam osm, bardzo fajny metal, twardy, dość szlachetny, ale jeżeli zamiast OS wpiszę symbol złota, a U od łacińskiego aurum, w tym momencie mogę, wciskając Enter, przejść na stronę ze złotem, no i tam znajdę gęstość złota. I ona jest tutaj podana
jako znowu 19,32 g na centymetr sześcienny, czyli tak naprawdę 19 ton na metr. No i cóż, trzeba pamiętać, że jeżeli ustawimy różne masy dla tych obiektów, to w tym momencie te masy będą znacząco wpływały na działanie symulacji. Symulacja jednocześnie dla bardzo małych mas rzędu na przykład 0,01 kg będzie wpływała na to, że obiekt będzie zachowywał się bardzo dziwnie, bardzo niestabilnie. Jak widać teraz, ten klocek, który był pod spodem, został przeciśnięty przez podłoże. Jeżeli te klocki zamienię miejscami, a więc ustawię je na przykład w taki sposób, jak tutaj, to ten, który jest lżejszy, spadnie po prostu na ten większy, nic nie będzie w stanie mu zrobić. No, to jest normalne. W związku z tym możemy mieć na uwadze tego typu parametry i tę masę można zmienić za pomocą menu Calculate Mass. Wtedy brana jest również pod uwagę objętość obiektu. Przy czym objętość teraz wynosi 2 na 2 na 2 metry, a więc wynosi 8 metrów sześciennych. Jeżeli zmniejszę tę objętość w taki sposób, aby klocek miał objętość 1 metra sześciennego, to on teraz waży 10 gram. Jeżeli wezmę dla niego Calculate Mass i weźmy sobie na przykład, no weźmy sobie złoto, żeby już być ścisłym, to w tym momencie mamy tutaj rzeczywiście 19 ton, tak jak wynika to z objętości, mimo tego, że mamy nałożoną transformację skali. A więc podczas obliczania masy mamy również brane pod uwagę rzeczywiste rozmiary obiektu, niezależnie od tego, że on był przeskalowany wcześniej, więc ta transformacja skali nie bierze tutaj udziału. Alt S, przypominam, resetuje tę skalę. Dobra, kończę. Dziękuję za uwagę. Tyle na temat masy, gęstości i innych fajnych ustawień. Do zobaczenia.